Dzień dobry. Dzień dobry. Dostaliśmy od Gilbesta. Cima model. Jak T601? Jest na ostrzu napisane. T601 chyba. T601. No. Za ususemki. Zapraszamy do recenzji. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Czy się stało? Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o pochwę, wypowiemy się krótko. Piotrek już pokazał. Tak, bo to jest niebezpieczne. Dobra, tyle na temat pochwy. Nóż 98 mm, dobrze pamiętam, czytaliśmy? Tak, 98 mm. Aus 8, 4, stal przekładki jakiś, nie wiem, osiąc? Pewnie osiąc jakiś. Osiąc jakiś, no. I takie śmieszne piny, też musiężno-stalowe. Pełny płaski. Szlif pełny płaski, dropek z przeszlifowaniem na krzesiwo. Nie będziemy się za bardzo rozdrabniać, bo nie ma sensu, jeżeli chodzi o ten nóż. Mamy złe doświadczenia z Simą. Jest krzesiwo. Krzesiwko. Krzesiwo niunio to jest. Krzesiwo niunio. Ale działa. No działa. Ale weź użyj nie przeszlifowania pod krzesiwo, tylko... O, lepiej jest działa. Różnica? Lepiej działa. No. Bez hitu. No. Dobrze, słuchajcie, Aus 8, a przyszedł też tępy. Dajmy tam patyczek jakiś. Ten jest słaby. O, nie, czekaj, tu mam gałązkę. Wielorazowego użytku. Ale podostrzyłeś. Nie, naostrzyłem go, słuchajcie, naostrzyłem go wczoraj na kostce z Lidla. No, jak widać, słabo. Nie, tak naprawdę to... Gdzie jest ten wyschnięty? Bo go dobrze ciął, tylko mamy papier już mokry, bo leży na ziemi. No, nie, całkiem spoko dało się naostrzyć Aus 8. Stal, co powiedzieliśmy. Tak to on chce ciąć, no. Wiesz, nie ma takie... Pamiętasz tego HX-a? On się odbijał od drewna. Tak. Ten chce ciąć, no. No jakiegoś, wiesz, jakiegoś problemu z agresywnością cięcia. Chce ciąć, chce pracować. No chce. To nie można powiedzieć. Nawet powiem ci, nie należy, wiesz? No tak, bo kurde, cienki zna się wydaje. Tak, wydaje się cienki, ale rękojeść jest, ja mam małą dłoń, więc jak gdyby bierzcie na to poprawkę, ale on leży tak dobrze, wypełnia dłoń. Jimping, który jest tutaj, on jest jak gdyby w dwóch miejscach, czyli na końcu rękojeści i tutaj przy skróconym i przy wydłużonym chwycie. I ten jimping jest taki uczciwy, powiedzmy. Nie jest jakoś tam agresywny jak u Grześka Wrzątka, ale jest uczciwy. Wykonany, słuchajcie, nadspodziewanie, dobrze i symetrycznie. I jeżeli chodzi o wyjście szlifu, jeżeli chodzi o sam szlif, o krawędź, a zrobię zbliżenie później z ten, jeżeli chodzi o krawędź, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wykończenia, o szlify tych, wiesz co, tutaj to coś się ten, chyba, a nie, no tutaj jest słabo, bo tutaj coś wiertełko się zahaczyło i się postrzępiło, ale ten, ale tak to jest wykonany naprawdę dosyć ładnie i są ładnie zeszlifowane te piny i do wykonania nie mamy jakichś zarzutów, cnie też całkiem nieźle. Natomiast mamy co do wykonania cimy pewne uwagi z poprzednich testów, to znaczy testy buta nie wytrzymywały. Idziemy nim coś przebatonować, czy nie? Wiesz, to chyba nie jest nóż do batonowania. Mówisz? Pokaż mi jeszcze tą gałązkę raz. Jeszcze się pobawię. A zrobisz mu test buta? Ale test buta zrobimy, tak. Test buta zrobimy, bo mamy źle doświadczenia z obróbką w simach cieplną, to znaczy albo są za miękkie, tak, albo są przehartowane i są po prostu kruche. Ten na pewno przehartowany nie jest, bo go ostrzyłem wczoraj, więc wiem, jak on się ostrzy. Tak, to kurde, powiem ci szczerze, że wygodny nożyk tak całkiem. Ile on kosztuje? Czekajcie, mamy ściągę.
papierową. No, 89 zł, to 90 zł. 90 zł. No. To już jest. Tak, to już 90 zł to już jest kawałek tego. To już jest kawałek pieniądza. No nie chcę ciąć papieru. Nie chcę ciąć. Stępił się. Szybko się stępił. No. Znaczy nie, tak to wiesz, pod palcem jest ostry, tylko ma z tą agresją przejściowo-silowe, nie? No ale w badyla wchodził. Ale w badyla chodził, no jakby ten. 589 zł na Gearbestie kosztuje. Idziemy mu zrobić test buta i po teście buta wydamy orzecznictwo nasze. Bierzemy kamerę i idziemy. Daj buta i daj nogę. Ups. Au! Jebnie. Pierdolnie jeszcze się tam spadnie i się nogę zdali. Nie, niech wilgotnie. No dobra, ale musiał się zgiąć według mnie. Znaczy, czekaj, przątki nóż nie zgiął, więc... A grubszy nie jest. A grubszy nie jest. Czekaj, weź go wbij jeszcze raz. Wyprostujemy. Znowu będzie nóż popsuty. Kurde. Jak go wbijesz, to trzeba go wbić trochę czubkiem i spróbować go wygiąć ręką, czyli, bo to jest ekstremalny. Wypada. Już się postawiasz. Nie, nie postawiasz. Trzeba go wbić, tu jest wierzch, tu jest taki miększy kawałek. Prawie. Za głęboko, za głęboko. Dobrze jest. Teraz drugą stronę. No prawie. Wiesz, czubek. Będzie ciężko sam czubek, bo mokre drewno jest i wiesz co i... Sam czubek, widzisz, wyłupuje mokre drewno, a nie no, bo realnie nie staniesz na takim nożu, no. To jest nóż do czego? Do zrobienia kanapki i podostrzenia patyka, no. No, ale nie pęka czubek. No, i ja to szanuję. Wracamy. Czy generalnie pod butem się zgiął? Tak, zgiął się. Czubek nie pękł, więc orzeczenie moim zdaniem jest proste. Nóż jest no, miękki, tak? Nie jest przehartowany, jest miękki. To może być i wina stali, bo ta ususemka no, to taka stal jest trochę. Ale ważne, że nie pędz. Ostatni pędz. HX-a żeśmy zgięli, czy coś by połamali? HX-a zgięliśmy, cima pękła. A, cima pękła, więc jak gdyby postęp jest, jest progres. Natomiast 89 zł za niego dał, nie dałbym. Jest składnie wykonany, tak? Natomiast... Pochwę musisz kupić sobie jakoś. Tak, pochwę musisz sobie kupić inną. Aususemka 89 zł. No nie wiem, no ja bym nie dał. Za te pieniądze można morę Bushcraft kupić. Znaczy to jest nóż z serii tych, które fajnie wyglądają na zdjęciach na Gearbestie. No, ja bym go nie kupił. Znaczy na pewno jakieś proste prace obozowe, bardzo proste. Kanapka, zastruganie patyka na to, żeby to tym zrobisz, tak? Był śledziem, to zrobisz nim, nie? Natomiast ten land jest tańszy i jest lepszy. No ale wiesz, no niby to jest full tank, niby to. No właśnie. Czy ja wiem, czy taki full tank, jak się wyjmie? No nie, no ale wiesz, no w normalnych... No dobra, dotąd. Ale w normalnych też, w normalnych nożach też przecież masz otwory w rękojeści. Quite full. Dla wyważenia. Ale w środku, a nie... Dla wyważenia, nie?
Panie, kolego. Znaczy orzeczenie jest takie. Nóż do prostych zadań, no da radę. Natomiast za 89 zł bym go nie kupił. W życiu? Nie. W życiu Warszawy. Bez szans. Spoko. Nożyk, ale jakby jakieś promocje, może za 6 dych, kurde, to może bym go i kupił. Natomiast jest, kurde, kupa noży, które za te pieniądze dadzą radę i są sprawdzone. No, ta nieśmiertelna mora chociażby, no. Tak? Jak gdyby zrobi dokładnie, bo przeznaczenie ich będzie dokładnie takie samo, tak? Proste prace obozowe, zrobienie żarcia, to no, to się już nadawało. I prosta mora też zrobi to te i będzie tańsza połowę. No. I robust na przykład. Myślę, żeby bardziej wytrzymało. Robust, no. Robust. No. Nasze orzeczenie takie raczej, neutralne, no za drogi, jak na tego typu nóż i na tą pochwę, to jest zdecydowanie za drogi. Natomiast sam nóżek wykonany jest spoko i tutaj nie możemy powiedzieć słowa, jak stal, no to widzieliście, no jest na tyle miękka, że można pod butem wygiąć, ale lepiej, że się wygina, niż miałaby pękać, no to jest taka prawda, nie? Można łatwo wyprostować. No. A jak się ostrzył? To łatwo. Ja go na 600 ostrzyłem tylko i wyłącznie, więc wiesz co, więc tak naprawdę to 600 go gradacja cięła całkiem spoko, więc ostrzył się łatwo. To mówię, no tak, zdanie na temat noża moje jest neutralne, no cena mi się nie podoba i to jest jak gdyby... pochwa to jest skandal. No pochwa to w ogóle nie ma o czym gadać, to nie ma pochwy. No, ten nóż nie ma pochwy. Nóż za 90 zł i masz sobie pochwę na jego zamówić, to jest... No. Za pochwę też więcej niż cenu. Tak. Subskrybujcie, lajkujcie. Dajcie łapkę w górę. No, wpadajcie na grupę, na stronę. I do zobaczenia w następnych filmach.